Szczęść Boże, coś wam powiem. Całe życie człowieka to praca, którą ktoś kiedyś przejmie. Trudzimy się, przygotowujemy, działamy, aż przyjdzie dzień, że to wszystko się zostawia. Z żalem, z trudem opuszcza się w to, co się włożyło całego siebie. A później widzimy, że ktoś naszą pracę niweczy i marnuje. To dotyczy wychowania dzieci, przekazania im wiary, działań zawodowych, czy w moim przypadku działań duszpasterskich. Bywa tak, że nasi następcy albo wasze dzieci nie idą w tym samym kierunku. Wybierają zupełnie inne zajęcia, a naukę, którą im przekazano, odrzucają. Tak jak z dzisiejszą winnicą, którą gospodarz wyposażył we wszystko, a później oddał we władanie swoich sług. Nie uszanowali tego, co otrzymali, bo wychodziło na to, że im cię to należało jak psu miska. Dzisiaj Pan zaprasza nas na spacer po swojej winnicy. Wszyscy jesteśmy lokatorami tejże winnicy, bo to jest nasz duch, kościół i świat. I Bóg chce od nas owoców. Na pierwszym miejscu naszej świętości osobistej. W dalszej kolejności naszego apostolstwa wśród przyjaciół. Globalnie Chrystus pragnie, byśmy czynili świat miejscem lepszym, by tu żyć, by tu się uświęcać poprzez naszą pracę zawodową i pracę społeczną. I tu należy zastanowić się, jakim typem lokatorów jesteśmy. Może i ciężko pracujemy i denerwujemy się, że ktoś przychodzi sprawdzić efekt naszej pracy. Całkiem możliwe jest to, że wcale nie chcemy się dzielić naszym dorobkiem. Uważamy, że to jest nasze i tylko nasze. Z taką siłą przyjmujemy grzech w swoim życiu, uważając, że to jest tylko nasza osobista sprawa i nikomu nic do tego. Zapominamy, że grzech ma wymiar społeczny. Czyn jednego człowieka wpływa na całą społeczność. Z tego powodu chcemy zabijać swoją krytyką tych, którzy czegoś od nas wymagają i żądają. Tylko co leży u podstaw takiego zachowania? Jeśli nie znamy odpowiedzi, to trzeba kopać, by dojść do poznania tej prawdy o sobie. Przyłożyć się do poznawania siebie, by wyrzucić z nas to, co stoi na przeszkodzie. Papież Benedykt XVI pisał, więc idźmy i prośmy Pana, by pomógł nam przynosić owoce. Owoce, które będą trwać. Tylko tak ten padł płaczu zamieni się w ogród Pana. Nie wyobrażam sobie, że robię coś tylko dla siebie, dla swojej próżności, żeby ktoś mnie podziwiał. Kiedy się czegoś podejmuję, to nie z myślą, że będą mnie chwalić, bo dla mnie to jest bardzo krępujące. Cieszę się, że się coś komuś podoba i może z tego skorzystać, ale samo chwalenie jest bardzo unieśmielające. O wiele łatwiej by nam było, gdybyśmy przybliżali swoje życie do Chrystusa. Gdybyśmy naszego ducha, naszych przyjaciół i wszystko, co się wokół nas dzieje, oddawali właśnie Jemu. Tylko tak możemy żyć, czytając, realizując naukę Chrystusa i całego Kościoła. Ta przypowieść rysuje się w tragicznych barwach, ale słowa Jezusa mają też przesłanie nadziei. Rozczarowanie Boga z powodu niegodziwego postępowania ludzi nie jest Jego ostatnim słowem. Bóg, widząc to wszystko, spoglądając na ludzkie zachowanie, nie mści się. To wszystko Bóg wtłacza miłosierdzie. Jest tylko jedna przeszkoda dla tej miłości Boga, a jest nią nasza arogancja i niezrozumiałość. Dlatego Jezus mówi, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Chyba nie chcemy skończyć z niczym. Z Panem Bogiem.